W dzisiejszym odcinku zobaczycie, jak zawodnicy powracają do ringu, by wyrównać rachunki i zamknąć otwarte rozdziały. Czekają nas emocjonujące rewanże, walki nie tylko o triumf, ale o coś głębszego. O przywrócenie honoru i udowodnienie, że poprzednia porażka była tylko chwilowym potknięciem. Zaczynajmy! Relacja między Amadeuszem Ferrarim Roślikiem a Kamilem Łaszczykiem zaczęła nabierać medialnego rozgłosu we wrześniu 2022 roku. Powodem było zdecydowane stanowisko Łaszczyka, który skomentował nagranie Dzień z zawodnikiem z udziałem Ferrariego zamieszczone w internecie. Komentarz Łaszczyka nie przeszedł bez echa i szybko wywołał odpowiedź ze strony Ferrariego. Od tamtej pory Roślik wielokrotnie wspominał w wywiadach, że gdyby miał wybrać przeciwnika do kolejnej walki, to bez wahania wskazałby właśnie Łaszczyka. Pragnienie udowodnienia swojej przewagi nad pięściarzem stało się jego celem, co podsycało medialne zainteresowanie potencjalnym starciem. Do pierwszej, długo wyczekiwanej walki doszło 3 lutego 2023 roku na gali Fame MMA 17. Ferrari dominował pierwsze dwie rundy, zyskując przewagę nad Łaszczykiem, co wyraźnie sugerowało, że to on może wyjść zwycięsko z tego starcia. Jednak na około minutę przed końcem pojedynku niespodziewanie opadł z sił, co umożliwiło Łaszczykowi przejęcie inicjatywy. Na kilkanaście sekund przed zakończeniem trzeciej rundy Łaszczyk zdołał zasypać Ferrariego serią ciosów. Dla Roślika była to gorzka porażka, szczególnie po dominującym początku walki. Mimo tej przegranej, Amadeusz Ferrari nie zrezygnował ze swoich ambicji i dążył do zrewanżowania się Łaszczykowi. Ostatecznie podczas gali Fame MMA 22 doszło do rewanżowego starcia między oboma zawodnikami. Tym razem to Ferrari odniósł zwycięstwo. Rywalizacja między Adrianem Polańskim a Dawidem Malczyńskim rozpoczęła się podczas gali Fame MMA 2, która odbyła się 13 października 2018 roku. Walka była wyrównana, pełna zaciętych wymian i emocji, co dało widzom spektakularne widowisko. Po trzech rundach o wyniku zadecydowali sędziowie, którzy niejednogłośną decyzją przyznali zwycięstwo Dawidowi Malczyńskiemu. Do ich drugiej walki doszło podczas gali Fame MMA UK 1. Tym razem to Adrian Polański wyszedł na prowadzenie i zdołał przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę. Na pewno można powiedzieć, że... Oj, kopnięcie w krocze. Oj. I widzimy Adrian także niezadowolony. Dzięki lepszemu przygotowaniu oraz wyciągniętym wnioskom z pierwszego starcia Polański pokazał się z jeszcze lepszej strony i został ogłoszony zwycięzcą pojedynku. Do ich trzeciego i decydującego pojedynku doszło na gali Fame MMA 10. Stawka była wysoka, ponieważ dla obu zawodników była to szansa, aby ostatecznie rozstrzygnąć, kto jest lepszy i zakończyć ich wieloletnią rywalizację. To było przyja, nie szczękę. Finalnie to Adrian Polański okazał się lepszym zawodnikiem, ponieważ w drugiej rundzie udało mu się znokautować Malczyńskiego, co zapewniło mu zwycięstwo w trzeciej, decydującej walce. Warto dodać, że po tej walce w ręce Adriana Polańskiego trafił pas, który umocnił jego freakfightową pozycję. Ja się pewny tej walki, nie? Naprawdę, nigdy nie byłem tak wyluzowany i tak pewny siebie jak dzisiaj. Naprawdę, przepracowałem bardzo dużo, dużo pracy. Podczas gali Fame MMA Friday Arena 1, która odbyła się 21 lipca 2023 roku, widzowie mieli okazję po raz pierwszy zobaczyć starcie między Piotrem Tyburskim a Tomaszem Gromadzkim. Obaj zawodnicy zaprezentowali się z bardzo dobrej strony, pokazując umiejętności oraz wolę walki. Pojedynek trwał pełne 3 rundy i obfitował w wymiany ciosów, a zawodnicy nie szczędzili sobie ani siły, ani zapału. Walka była na tyle wyrównana, że sędziowie po zakończeniu trzeciej rundy ogłosili remis, co tylko podsyciło zainteresowanie ich rywalizacją. Widzowie, jak i sama federacja Fame MMA byli pod wrażeniem emocji, jakie towarzyszyły temu starciu, dlatego szybko pojawiły się głosy o zorganizowaniu rewanżu. Federacja Fame MMA, chcąc dać fanom kolejne emocje, postanowiła szybko doprowadzić do drugiej walki między Tyburskim a Gromadzkim. Do ich rewanżowego starcia doszło na gali Fame MMA 19, co wzbudziło ogromne oczekiwania. Tym razem jednak walka nie przyniosła tyle emocji jak poprzednie spotkanie. Pojedynek zakończył się bardzo szybko, ponieważ Piotr Tyburski doznał kontuzji, która uniemożliwiła mu dalszą walkę. Sędzia musiał przerwać starcie, a Tomasz Gromadzki został ogłoszony zwycięzcą. Nie było to jednak rozstrzygnięcie, które satysfakcjonowałoby zarówno zawodników, jak i publiczność, dlatego pojawiła się decyzja o trzecim, decydującym starciu. Ostatecznie trzecia walka Tyburskiego i Gromadzkiego została zaplanowana na galę Fame MMA 22. Tym razem ich starcie miało dodatkowy wymiar, ponieważ odbywało się w ramach specjalnego
specjalnego turnieju. Podczas trzeciego pojedynku Piotr Tyburski i Tomasz Gromadzki dali z siebie wszystko, ale to Tyburski okazał się lepszy i tym razem wyszedł z oktagonu jako zwycięzca. Dzięki temu triumfowi to on zakończył ich serię walk na swoją korzyść, a wygrana pozwoliła mu kontynuować udział w turnieju. Do pierwszej walki między Alanem Kwiecińskim a Piotrem Pająkiem doszło podczas gali Fame MMA 8. Przed pojedynkiem wielu obserwatorów wskazywało na Piotra Pająka jako faworyta tego starcia, a on sam zapowiadał, że zamierza zdominować przeciwnika i pokazać swoją przewagę w oktagonie. Starcie Kwiecińskiego i Pająka okazało się emocjonującym widowiskiem, pełnym dynamicznych wymian ciosów i intensywnych momentów. Ostatnie 10 sekund tego pojedynku! Kto wygra? Wojna! Ależ emocje! To już się raczej skończymy! Co za Superman Punch! Obaj zawodnicy wykazali się dużą wytrwałością oraz determinacją, co sprawiło, że walka trzymała widzów w napięciu do samego końca. Po trzech pełnych rundach sędziowie musieli podjąć trudną decyzję i ostatecznie ogłosili Alana Kwiecińskiego zwycięzcą pojedynku. Piotr Pająk, niezadowolony z werdyktu sędziów, publicznie zapowiedział, że złoży protest w związku z decyzją. Pomimo zapowiedzi protestu i kontrowersji wokół wyniku, Federacja Fame MMA nie zmieniła ostatecznego rozstrzygnięcia, a zwycięstwo Kwiecińskiego pozostawało w mocy. Do drugiej walki między Alanem Kwiecińskim a Piotrem Pająkiem doszło podczas gali Fame MMA 10. Tym razem Pająk przystąpił do pojedynku z ogromną motywacją i postanowieniem, aby zrewanżować się za przegraną z poprzedniego starcia. Finalnie Piotr Pająk wyszedł z oktagonu jako zwycięzca, zdobywając upragniony rewanż. Podczas gali Wotory 6 Marcin Cesarz-Najman i Paweł Prezes Jóźwiak stanęli naprzeciwko siebie w oktagonie po raz pierwszy. Mimo że atmosfera wokół ich rywalizacji była napięta, im bliżej walki, tym bardziej widoczna stawała się pewna neutralność między nimi, jakby obaj zawodnicy zdawali sobie sprawę, że czas rozstrzygnąć spór na sportowych zasadach. Dla Pawła Jóźwiaka, prezesa organizacji FEN, pojedynek ten był debiutem w oktagonie, co sprawiało, że presja i oczekiwania były wysokie. Pojedynek nie trwał jednak długo. Już po kilku sekundach Jóźwiak zadał mocny cios, który momentalnie powalił Najmana na matę. Panowie, zawalczyć? Oj, 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 Paweł Jóźwiak ubija Marcina Najmana w tym pojedynku! Co tu się wydarzyło? Tam Jóźwiak bezlitośnie kontynuował atak, kończąc walkę serią silnych ciosów. Niedługo później, na gali Hajlik 6, doszło do rewanżowego starcia między Najmanem a Jóźwiakiem. Tym razem walka była bardziej wyrównana, a obaj zawodnicy prezentowali taktykę i opanowanie, jakiego brakowało podczas ich pierwszego spotkania. Po emocjonującym pojedynku sędziowie wskazali na zwycięstwo Marcina Najmana, który zrehabilitował się po wcześniejszej porażce. Na debiutanckiej gali High League Lexi Chaplin po raz pierwszy pojawiła się w oktagonie, by zmierzyć się z Natalią Natsu-Karczmarczyk. Lexi, posiadająca znacząco lepsze warunki fizyczne, była uznawana za faworytkę tej walki. Natalia Karczmarczyk jednak nie uległa presji. Doskonale przygotowana i zdeterminowana, stanęła na wysokości zadania, przełamując wszelkie przewidywania. Lexi przez długi czas w wywiadach podkreślała, że nie może pogodzić się z tą porażką i bardzo zależy jej na rewanżowym pojedynku. Po wielu spekulacjach i oczekiwaniach w końcu udało się doprowadzić do tego rewanżu. Na gali Hajlik 4 obie zawodniczki stanęły naprzeciw siebie po raz drugi. Tym razem Lexi zdominowała swoją rywalkę, skutecznie wykorzystując przewagę fizyczną i doświadczenie zdobyte od czasu ich pierwszego starcia. Po długiej i zaciętej walce to Lexi wyszła zwycięsko, odkupując swoją wcześniejszą porażkę. Stawką tej walki był pas mistrzowski kobiet, co dodatkowo podnosiło jej rangę. Wygrywając to starcie, Lexi Chaplin sięgnęła po tytuł mistrzowski organizacji Hajlik.